Nowy budynek Wydziału Chemii kończy budowę kampusu. Co ta przeprowadzka oznacza dla pracy wydziału, prowadzonych tutaj badań, studentów, pracowników? Przede wszystkim ogromną zmianę. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że w przypadku Wydziału Chemii to jest pewnego rodzaju paradoks. Bo myśmy zaczęli przeprowadzkę na nowy kampus z drugiego kampusu Uniwersytetu z centrum i równocześnie kończymy tą przeprowadzkę. Bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że pierwszym budynkiem, który powstał tutaj na terenie Pychowic w nowym kampusie, był budynek Centrum Badań Przyrodniczych, w którym mieścił się Zakład Chemii Ogólnej przez lata. Teraz się zmieniła troszeczkę, zmieniło się przeznaczenie tego obiektu, wprowadziły się tam inne wydziały, jednak Wydział Chemii był pierwszy i o tym myślę, że należy tutaj pamiętać. Oczywiście kończymy przeprowadzkę, znaczy obiekt Wydziału Chemii powstał jako ostatni na terenie kampusu. Myśmy bardzo długo na to czekali. To jest dla nas jakościowa zmiana, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wydziału. Byliśmy w stanie zdyspergować na powierzchni tego nowego obiektu działalność dydaktyczną, działalność badawczą w innych segmentach, co w przypadku starego obiektu nie było możliwe. Czy pozostał jakiś sentyment za starym budynkiem? Oj, tak, wielki. Tamta lokalizacja w centrum, w pobliżu Parku Jordana, gdzie można było zawsze wyjść na spacer, gdzie wszędzie było blisko, jeszcze do tej pory w niektórych budzi sentyment i niektórzy wspominają tamtą lokalizację jako zdecydowanie lepszą. Aczkolwiek blaski tej nowej siedziby, i funkcjonalność, jej przygotowanie do prowadzenia dydaktyki, do prowadzenia badań, to jest coś, co jest tak naprawdę skokiem jakościowym i to należy docenić. Jak długo zajęło Panu przyzwyczajenie się do nowego budynku, poznanie jego topografii? Muszę przyznać, że dalej się tego uczę. To nie jest proste. Przyzwyczajenia, które człowiek nabył przez lata, nie są łatwe do zmiany i myślę, że większość pracowników jeszcze nie do końca orientuje się w siedzibie, bo maksymalnie wymieszaliśmy się, to znaczy ta organizacja podziału zakładów, zespołów, która obowiązywała na Ingardena, ona strukturalnie obowiązuje tutaj, ale jednak jesteśmy zlokalizowani w innych punktach, trochę innym układzie niż tam. Czy mógłby Pan z nami się podzielić jakąś anegdotką związaną albo z przeprowadzką, albo z tymi pierwszymi dniami funkcjonowania wydziału? Oj, tych anegdotek tutaj można było wymyślić wiele. Myślę, że trochę nas zaskoczyła przeprowadzka. Znaczy myśmy się do niej przygotowywali dosyć długo, bo przez rok zorganizowaliśmy sobie specjalny program przeprowadzki. Nad tym czuwał mój pełnomocnik, który tutaj organizował jakby kolejność przeprowadzania poszczególnych zespołów, laboratoriów, zakładów. Mieliśmy zorganizowany cały harmonogram, który ruszył z początkiem lipca zeszłego roku. Miał się zakończyć do końca września zeszłego roku. Także w ambitnym planie 3-miesięcznym mieliśmy przerzucić cały sprzęt i wszystko, co mieliśmy, cały dobytek z siedziby przy Ingardena tutaj na Gronostajowo. Natomiast okazało się, że po drodze, że te warunki pracy, które tutaj spotkali ludzie, są tak atrakcyjne, że postanowili nagle przyspieszyć ten cały proces przeprowadzki i zamiast rozłożyć to tak, jak zakładaliśmy na 3 miesiące, niektórzy ścieśnili to do krótszych odcinków czasowych, co spowodowało, że nagle pojawiło się w obiekcie mnóstwo sprzętu, który nie miał kto rozpakowywać i trudno było się w tym wszystkim zorientować. No ale na szczęście poradziliśmy sobie, przyspieszyliśmy trochę, jeżeli chodzi o ten planowany termin przeprowadzki i 1 października wystartowaliśmy z nowym rokiem akademickim. Jak ocenia Pan ogólnie kampus? Co Panu się tutaj najbardziej podoba, poza Wydziałem Chemii, bo to oczywiście już wiemy, ale jak ocenia Pan infrastrukturę, to jak kampus funkcjonuje? Bardzo wysoko. Zresztą jest tu jeszcze jedno moje dziecko, Centrum Edukacji Przyrodniczej, do którego budowy bardzo się przyłożyłem w związku z tym, że kierowałem projektem, w ramach którego powstało Centrum Edukacji Przyrodniczej. Także jest to drugi mój ulubiony budynek na kampusie. Znaczy bez wątpienia organizacja kampusu, jeżeli popatrzymy i porównamy tą organizację z najlepszymi kampusami w Europie czy na świecie,
niczym tutaj nie odstajemy. Naprawdę jesteśmy na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o te standardy, które są przyjmowane dla kampusów nauk ścisłych i przyrodniczych. Natomiast brakuje nam jeszcze kilku elementów, o których musimy koniecznie pomyśleć. To jest to zaplecze socjalne, które jest potrzebne dlatego, żeby studenci mogli też po zajęciach móc zabezpieczyć tą swoją drugą stronę działalności życia. Nie mamy tu akademików, nie mamy tutaj takiego zaplecza, powiedzmy, stricte gastronomiczno-usługowego, nie mamy tu obiektów sportowych. Myślę, że w tych przestrzeniach należałoby pomyśleć, żeby ten kampus 600-lecia, który odnowienia UJ-u, który jest tak wspaniały, piękny, żeby jeszcze rozbudować, jeszcze pchnąć go w stronę większej nowoczesności. Dziękuję.